zimna? Ale kompan się nie będzie. Ale to jest bardzo cel. Dzień dobry, tu telewizja Brum Brum. Witamy. Poranek sobotni, majowy. Piotr zaproponował wczoraj wieczorem jakieś drobne spotkanie. No i tak dziś spotkaliśmy się, Piotrze, tak? Hasło rybka. Tak, hasło rybka. Ja mówiłem, że tu w Piasecznie jest całkiem niezła, a Piotr mówi, że jakaś lepsza jest... Lepszą zjemy w Krynicy. Albo w Piaskach, na Mierzei Wiślanej, nad morzem. No, i przespimy się na plaży. No to zachęcił mnie, więc do Piaseczna, że mamy niedaleko, to skoczymy do Krynicy, tak? Do Krynicy. Jacka łatwo namówić do złego, także startujemy do Krynicy. Nie namówisz mnie. Nigdy. Nigdy. No dobra. No dobra, jedziemy do Krynicy. Namówiłeś mnie. Jedziemy, chodźcie zobaczyć, jak będzie w Krynicy. To lecimy. Lecimy, cześć. Także zatrzymaliśmy się w naszej podróży w jakiejś miejscowości, którą Piotr zna. W Rypinie. W Rypinie, tak. Mój ulubiony sklep w Rypinie. Tak, Piotr reklamował mi sklep w Rypinie, zawsze go odwiedzam. Który zawsze odwiedza, jak tędy przejeżdża, i pani była na tyle już zapoznana z Piotrem i pan, właściciel sklepu, że tylko go zobaczyli, i od razu był tekst, a pan dalej tym starym lunakiem. Także... Piotrze, no co? Lecimy dalej, nad morze. Nad morze. Dzisiaj nocleg na plaży. W Piaskach za Krynicą. Panie Piotrze. Proszę bardzo. Na co pan nas zaprosił teraz? Na malinki. Naleśniki, malinkowa nuta, chwila. Albo coś takiego. Malinowe w każdym razie. Proszę bardzo, malinki są prosto z krzaka. Tak. Ta bita śmietana jest prosto z krowy. Pychotka. Niebo w gębę. No dobra, to jemy i zaraz lecimy dalej. Teraz to już po prostu bez żadnego zatrzymywania się. Tak. Tylko dzida. Tylko dzida. I na rybę. Do... Od knajpy do knajpy. Taka przykra wyprawa. No wiesz, z tobą to zawsze te wyprawy są od knajpy do knajpy. Oczywiście. No wiesz, jak to rasowi ludzie z FBI. No i potem człowiek ma taki brzuch. O, no, ja zawsze mówię, bo ostatnio się śmieliśmy, że Piotr zatrzymuje się przeważnie, jak jedzie, to albo na naprawę junaka, albo na jedzenie. Patrząc na jego brzuch, tak, zdecydowanie, częściej zatrzymuje się na naprawę junaka niż na jedzenie. No ale przecież my dzisiaj jeszcze nic nie naprawiali, tylko jemy. No to dzisiaj pracujemy nad masą, jutro będziemy pracować nad rzeźbą. To jutro się będzie psuło? Tak, jutro się będzie psuło. Może nie? Smacznego! No to gdzie jesteśmy? A panowie, skąd tam jesteście? Żeśmy z Warszawy. Przyjechali z Warszawy dzisiaj. Warszawka się bawi, widzę tu. Kolega mnie na rybę zaprosił. Dzisiaj rano. Ja to zawsze na takie pytania, znaczy no nie zawsze, bo jak widać dzisiaj nie, ale odpowiadam, że to takie miasto w środkowym Mazowszu niedaleko Łodzi. Chodź dziku, idziemy. Idziemy, jest. Zgłodniałeś. Przyjmę do pracy, ale ja nie lubię pracować, to nie dla mnie propozycja. Więc tak, Piotr wczoraj zadzwonił i pyta się, czy mam ochotę na rybę. To ja mówię, czemu nie? Piotr mówi, że zna dwie knajpy. Jedną w Piasecznie, ale nie jest pewny, czy działa, a drugą? A drugą w Krynicy Morskiej. No to wybraliśmy Krynicę Morską. To wybraliśmy Krynicę Morską. No i jesteśmy.
Tak jest. A, znamy jeszcze dwa hotele. Jeden Bristol, a drugi tutaj tysiącgwiazdkowy pod piaskami na plaży. Tak, i to wybieramy się do tego tysiącgwiazdkowego. Tysiącgwiazdkowego. Piotruś, to gdzie przyjechaliśmy tym razem? No, jesteśmy między Krynicą a Piaskami, na Mierzei Wiślanej, na plaży. Ja dzisiaj tutaj postuluję założenie biwaczków na tej plaży. O tu, tak? Zapalimy ognisko, wypijemy piwo. Mamy... tak, kupiłem jedno dla siebie i drugie dla siebie. A ja mam Kubusia. Słuchajcie, rozbiliśmy się na plaży i będziemy nocowali pod gwiazdami, jak to mówi Piotr, w hotelu tysiącgwiazdkowym. Tak to będzie wyglądało. Tutaj Piotr organizuje ognisko. Słuchajcie, pocierając patykiem, dwa kawałki drewna o siebie, drugie, rozniecił nam ognisko. Tak, Piotrze? Tak było. Tu jest o tyle fajnie, że mamy za sobą wydmy. Nie rozbijamy namiotu, no bo na plaży śledzie to raczej będzie ciężko zrobić. Szum morza, noc bezchmurna. Myślę, że wiatru się nie spodziewamy, Piotrze, tak? Nie, nie spodziewamy. Nie spodziewamy się z Piotrem wiatru. A potem będzie niespodziewany wiatr. A potem będzie niespodziewany wiatr. Tak, może być niespodziewany wiatr. Dzień dobry, Piotrusiu. Takie ognisko paliłeś w nocy? Paliłem. O kurczę, jak się spało? Rewelacja. Szum fal, ptaków śpiew, pusta plaża pośród drzew. O, bardzo ładnie. To mamy sporą piaskownicę do dyspozycji. Tak? Jakoś, zobacz, puściutko. Witamy. Witamy, witamy. Poranek drugiego dnia wyprawy. No dzisiaj wracamy do domu. Jesteśmy w Piaskach, czy przed Piaskami, na 14 zejściu na plażę. Nocleg na plaży. Byliśmy sami zupełnie. Było bardzo fajnie. Fajnie bez było. Bez namiotu, bez niczego. Bez namiotu, ciepła noc, wiatr nie wiał. Super. Startujemy? Startujemy na śniadanko. Na śniadanko. Do Krynicy. Gdzie przyjechaliśmy, Piotruś? Przyjechaliśmy, panie, do Malborka. Malborka? Tak jest. To ten duży budynek, tak? Ten duży tutaj domek. Tak, z rozmachem zrobiony. No nie gadaj. Zobaczymy. O ty, ale taką sukienkę dla tej damy dworu. Dla damy dworu? I kuszę. I kuszę. No. Kuszę kupię dla twojej Kasi, a sukienkę dla damy dworu to dla moich dziewczynek. Co ty na to? Słuchaj, jak będziesz wracał z wyprawy, Katarzyna będzie mogła cię z kuszy przywitać. Katarzyna ma wałek, nie musi mieć kuszy. Nie ma co wydawać na kuszę. Jak się dwa razy z kuszy pocałuję, to mimo, że już więcej nie... Wałkiem też jest skuteczny. Wałkiem też jest skuteczny. Działa, jak widać. Gdzie to się zgodzi? Czarowany w ogóle. Ty jeszcze jesteś w zbrojowni, czy już tutaj? Nie, jeszcze jestem na moście, a ty gdzie? Ja już jestem przy wypalaniu cegieł. Dobrze, idziemy dalej, panie Jacku. Ogień na tłoki i dzida. Tak, tak, chomiku, tak. Panie Piotrze, jesteśmy na dziedzińcu. Na dziedzińcu zamku wysokiego albo wielkiego. Tak. No to prowadź pan nas. Ja to, panie, nie tutejszy.
Zgubiliśmy się w tym przybytku rozkoszy. Nie, 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 to nie tu. Ja stawiam na to, że tam, gdzie oni wszyscy schodzili. Tak? O, fiu, fiu. Tutaj nawiązywali kontakty z Panem Bogiem. Mamy za sobą, byliśmy na Rybce. Start był w sobotę, powrót w niedzielę, jesteśmy w Warszawie. Tak jest. Przylecieliśmy... Obejrzeliśmy wielki świat, a właściwie światy. Świat ryb, świat ślimaków, świat krzyżaków. Wszystko żeśmy obejrzeli. Tak, może trochę szybko było, ale całkiem przyjemnie. W super miłym towarzystwie. Nocleg na plaży wspólny. Przetrawiliśmy cały budżet na kulturę, który przeznaczyliśmy na w tym rok. I jeszcze pół przyszłorocznego, po 8 dych poszło na kulturę. Tak, po 80 zł. Ale no, trzeba było, raz na jakiś czas. Ale nie mów Kasi, nic jej nie powiem. Na szczęście to było zza skórniaków. O tych nie wiedziałam. A, no i Jacku, przyszły raz będziesz celował junaka. Spróbujemy. Słuchajcie, telewizja Brum Brum, dziękujemy za uwagę, do zobaczenia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki, dobranoc.